Następny w kolejce jest Garrosh. No prawie, my go nie bijemy, ale on bije trochę nas. Arena podzielona jest na cztery sekcje, trójkąty, stożki, nazwajcie sobie to jak chcecie. Jest z tym związana główna mechanika, czyli torment. Zobaczycie, że nagle trzy z nich są czerwone i wtedy spierdalacie do tego, który czerwony nie jest. Gdy boss ma 100% energii, to kastuje Tormented Eruptions, czyli to samo co torment, ale jeden po drugim i musicie sporo biegać. Zaleca się speed efekty jak Roar, Wind Rush czy nawet Gale. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie Garrosha. Nie stać tam pod nim, bo napierdala, a sam Garrosh zapewnia wam też damage w raid przez całą walkę co parę sekund. Druga w chuj ważna mechanika to łańcuchy. Pojawiają się trzy przy Garroshu i trzeba je podnieść i odbyć w chuj daleko, żeby rozerwać. Jest jednak kilka ale. Po pierwsze, macie na to 40 sekund. Po drugie, rozerwanie zadaje wpis do obrażeń w raid, więc potrzebujecie cedeków i nie powinniście rozrywać wszystkich naraz. Po trzecie, gracz może rozerwać łańcuch tylko raz na walkę, bo dostaje debuffa. Po czwarte, jak nie rozerwiecie w czasie, to Hellscream na was nakrzyczy pierdolem coś o czystej. Wstaw tutaj niebezpieczne nawet jak na mnie dla algorytmu YouTube'a słowo. Hordzie i padniecie. Jasne plamy na ziemi, należy z tego po prostu wychodzić. Brand of Torment. Gracze dostają takie kółeczka czerwone i zadają damage innym, którzy w tym stoją, oraz debuffują ady, by te dostawały o 50% mocniej. Jakie ady, zapytacie? Otóż w trakcie walki wychodzą ady i idą do Garrosha kastując. Gdy dojdą, to jest przejebane, więc niech tego nie robią. Musicie im przerywać kasta i zabić, zanim dotrą do celu. Można je stunować, odpychać, etc. A gracze z czerwonymi kółkami wbiegają w ady, żeby nałożyć im debuff, oczywiście. Tankowie, wy jak zwykle macie główną mechanikę do słapowania się, nic ciekawego. Trudnością całej walki jest jak zwykle overlapowanie się mechanik, czyli sytuacja, gdzie musicie radzić sobie zatrzymywaniem adów, przemieszczaniem się na safe spot czy rozerwaniem łańcuchów jednocześnie w akompaniamencie graczy z czerwonym debuffem, którzy nie powinni biegać w ludzi, ale powinni wady. Warto używać gripów od DK, tajfunów druidowych czy thunderstormów szamanowych, żeby ratować sytuację z adami i próbować stakować je na sobie. Polecam też biegać możliwie blisko Garrosha, gdyż tam odległość między czterema sekcjami jest oczywiście najmniejsza i postawić sobie gate'a od jednej strony na drugą stronę mapy. Jak uważasz, że film jest spoko, to wiadomo. Sub, like, komentarz dla statystyk i jazda do opisu po link do Discorda, Twitcha czy fanpage'a.